Monika Antosz-Grodzicka, witam w informacjach. Kłopotów z drogą ciąg dalszy. 500 zł mandatu, ileś tam tych karnych punktów. Policja takich mieszkańców absolutnie nie może karać. Nowoczesny sprzęt w walce z sepsą. Nieosiągalne dla szpitali. Pisaliśmy, wnioskowaliśmy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Smak wina. To wino jest już przefermentowane, już jest pijalne, zaraz spróbujemy. Zamknięta do odwołania droga krajowa nr 28, stąd też paraliż na drogach objazdowych. Kłopoty mają mieszkańcy, kierujący, a także właściciele lokalnych firm. Sytuacji nie poprawia zimowa aura, a to przecież dopiero pierwsze opady śniegu. Posypały się mandaty, bo kierowcy nie stosują się do nowej organizacji ruchu wprowadzonej na drodze krajowej 28 w Kasinie Wielkiej i Gruszowcu. Ci, którzy chcieli skorzystać z objazdu drogą gminną w ubiegły weekend, mocno się rozczarowali, gdy zostali zatrzymani do kontroli drogowej. 500 zł mandatu, ileś tam tych karnych punktów, no to jest chore. Opowiada pani Dorota, która jest właścicielem baru pod Cyckiem. Zamknięta droga mocno daje się we znaki dla prowadzonego przez nią biznesu. Nikt nie wie, czy może przyjechać, czy nie może przyjechać. Nie dość, że klienci rzadziej zaglądają do jej baru, to teraz wielu z nich będzie szerokim łukiem omijało to miejsce. Teraz ostatnio w niedzielę incydent, policja stoi z jednej, z drugiej strony i jakiekolwiek klienci nie przyślizgnie, bo dostają mandaty. Włącznie nawet do skupu dzikich zwierząt. No nie mamy nikogo. Pandemię żeśmy jakoś przemęczyli, przetrwali. Ja prowadzę ponad 30 lat bar i teraz przed emeryturą, no co mam zrobić? Problem ten dotyczy również tych osób, które korzystają z gościnności ośrodka rekolekcyjnego na Śnieżnicy. Do naszego ośrodka dotrzeć oczywiście można było, dla tych, którzy nocują, którzy nas odwiedzają. Ale turyści, którzy chcą się tylko przejść w góry, otrzymywali informację, że tędy poruszać się nie mogą, gdyż droga jest zamknięta. Więc no dla nas jako ośrodka, który utrzymuje się z turystów, utrzymuje się z gości, jest to duży i poważny problem. Nowa organizacja ruchu musiała zostać wprowadzona, bo zima już zawitała w Beskid Wyspowy, a większa ilość pojazdów jadących wąską gminną drogą mogłaby ją najzwyczajniej zakorkować. Nie dotyczy to absolutnie mieszkańców Kasiny Wielkiej. Natomiast wszyscy inni, no niestety, ale muszą przejeżdżać tymi objazdami. No mam tu na myśli na przykład turystów, którzy odwiedzają ośrodek rekolekcyjno-rekreacyjny, no i oni w tym przypadku, w tym takim trudnym okresie, no muszą dojeżdżać jednak od strony Dobrej i Gruszowca. Takie znaki z zakazem ruchu zostały umieszczone na skrzyżowaniu w Dobrej, a także od strony Kasiny Wielkiej. Jednak nie wszyscy kierujący stosują się do nich. Wina leży w człowieku i w jego naturze, która jest przekorna, która gdyby rzeczywiście stosowała się do nakazów, myślę, że problemu by nie było. Mieszkańcy pewnie by też no, nie dzwonili na policję, no bo tylko byłaby to droga dla tych, którzy rzeczywiście mogą z niej korzystać. Więc apel do kierowców, jeśli nie muszą tędy jechać, to bardzo proszę, żeby korzystała z objazdów, a przez to nie utrudniała nam, mieszkańcom, osobom, które prowadzą tam działalność życia. Bo przejeżdżać drogą mogą tylko mieszkańcy Kasiny Wielkiej i osoby, które mają specjalną przepustkę wydaną przez Urząd Gminy w Mszanie Dolnej. My wydajemy na to pisemną zgodę, poświadczamy to zaświadczeniem. W związku z tym no, policja takich mieszkańców absolutnie nie może karać. Dlatego więcej samochodów pojawiło się na drodze powiatowej z Jurkowa do Mszany Górnej. To Wilczyce. Dwukrotnie w tym tygodniu ruch w tym miejscu zablokowały ciężarówki i samochody osobowe. Na oblodzonym i stromym podjeździe ciężko było poruszać się komukolwiek. Dlatego nasz apel oczywiście w imieniu użytkowników drogi i kierujących do Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, aby podnieść standard odśnieżania tego odcinka. Zwłaszcza, że to dopiero początek zimy. Szpital powiatowy w Limanowej wzbogacił się o aparaty umożliwiające przyspieszoną, precyzyjną identyfikację drobnoustrojów stanowiących przyczynę sepsy. Urządzenia zostały przekazane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nieosiągalne
dla szpitali powiatowych. Szpital powiatowy imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej ma nowoczesne urządzenie do szybkiej diagnostyki, między innymi sepsy. Kosztowało prawie 1 000 000 zł, a trafiło ono tutaj dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To nie jest tak, że on został przekazany wszystkim szpitalom. My staraliśmy się o ten sprzęt, oczywiście pisaliśmy, wnioskowaliśmy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i tym razem się udało i bardzo się cieszę, bo to służy przede wszystkim pacjentom. Orkiestry Świątecznej Pomocy. Satysfakcję z tego, że urządzenie będzie pomagało w leczeniu pacjentów z naszego regionu, mogą czuć wolontariusze, jak i organizatorzy naszych lokalnych sztabów w Limanowej i Mszanie Dolnej. Już zbierałaś pieniążki, czy jeszcze nie? Tak, już zbierałam. No właśnie, gdzie zbierałaś? W Mszanie Górnej koło kościoła. 100, tak? 100 po raz. Ci wolontariusze z powiatu limanowskiego, z naszego terenu, absolutnie mogą się czuć bardzo dobrze, mogą być dumni z tego, że uczestniczą w tej inicjatywie. I myślę, że nie jest to bez znaczenia na pewno przy rozdziale pewnie tego sprzętu, że tam, gdzie te wyniki są dobre, no jest jakby pewnie łatwiej podejmować decyzję, gdzie ten sprzęt przekazywać. Dzięki temu niepozornie wyglądającemu urządzeniu rozpoznanie bakterii, zanim dokonają one śmiertelnego spustoszenia w organizmie osoby zakażonej i chorej na sepsę, trwa zdecydowanie krócej niż miało to miejsce do tej pory. To pole jest odzwierciedleniem tutaj tej naszej płytki. Czas od wyhodowania drobnoustroju do identyfikacji wynosił od 5 do 48 godzin. Spektrometr skraca go do kilkunastu minut. W przypadku większej ilości próbek wynik znany jest już w godzinę. Zazwyczaj bez tego sprzętu taka identyfikacja trwała najwcześniej 48 godzin. Teraz właściwie na drugi dzień jesteśmy w stanie powiedzieć i mówimy lekarzowi, jaki drobnoustrój powoduje sepsę. Opowiada pani Zofia Kowalska, która jest kierownikiem pracowni bakteriologicznej w Limanowskim Szpitalu. Dzięki temu urządzeniu poprawi się również komfort pracy. Dla nas ten aparat też powoduje to, że nasza praca jest prostsza, szybsza i nie wymaga takiego nakładu czasowego. To cywilizacyjny skok w rozpoznaniu sepsy u pacjentów, a także w ich leczeniu. Dzięki połączeniu technologii spektrometru masowego z laserem pozwala ono na identyfikację drobnoustrojów stanowiących przyczynę, dla której dochodzi do sepsy. Chodzi tutaj o sepsę, ale również zakażenie układu moczowego, zakażenie układu pokarmowego, wszystkie materiały ropne. W związku z czym leczenie precyzyjne, takie rzeczywiście celowane, jest możliwe po 24 godzinach. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 roku sepsa wystąpiła u 40 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Można było skosztować różnych win i dowiedzieć się, na czym polega degustacja. Okazuje się, że ocena tego trunku za pomocą zmysłów to nie wszystko. W piątek w hotelu Beskid Rose w Słopnicach miała miejsce degustacja win. Na to ciekawe wydarzenie zaprosił nas znany naszym widzom z reportażu o melsztyńskiej winnicy, jej właściciel Tomasz Talaska. Spotkanie stworzyło atmosferę odprężenia, radości, a także zmysłowego kontaktu tego doskonałego, a zarazem naturalnego napoju. Zapraszamy na relację z wydarzenia. Mamy tu buteleczkę z tegorocznych zbiorów, to jest Cabernet Cantor. Dziś jeszcze zlewałem właśnie z paniaka. To wino jest już przefermentowane, już jest pijalne, zaraz spróbujemy. Na czym polega degustacja? Bo zanim o winach sobie opowiemy, które będą degustowane, to najpierw chyba warto, aby widzowie dowiedzieli się, czym jest degustacja win. Tak, degustacja wina jest to po prostu wspólna ocena wina, czyli rozłożenie wina na czynniki pierwsze, czyli no pierwsza warstwa, druga warstwa, tak zwany trzeci nos, no i wspólna dyskusja na temat wina, bo są wina lepsze, gorsze. No dzisiejszą degustację zaczniemy od wprowadzenia wina, to jest jedno z pierwszych, w sumie pierwsze spotkanie, będzie takie wprowadzające, więc chciałbym opowiedzieć po prostu, co to jest wino, jakie są podstawowe style wina, jakie są podstawowe typy wina, żeby to wszystko po prostu ludzie umieli porozróżniać, że kiedyś będą mieli ocenić wino nawet w restauracji czy gdziekolwiek, żeby wiedzieli, od czego zacząć. Rozprowadzimy. Ono jest takie pełne, fajna taninka, jest długie wino, jest takie fajnie zbalansowane, także naprawdę
nie chwaląc swojego wina, ale polecam wszystkim. Na pewno nikt nie będzie disappointed. Wino można ocenić no, najpierw zmysłami, czyli tym, co czujemy, zapach, smak, nawet chyba dotykać wino też można. Tak, wino ocenia się podstawowo trzema sposobami, czyli wzrokowo, na zapach, no i taste, czyli paleta. No i tak się to właśnie ocenia. Trzeba najpierw zobaczyć w kieliszku, czy ono, jak ono wygląda, czy jest czyste, czy jest klarowne, czy jest odpowiednia barwa. Sam kolor wina, sama po prostu struktura wina, już dużo nam mówi o tym winie. Możemy stwierdzić rocznik, czy to jest młode wino, czy ma potencjał. Wiele rzeczy możemy się dowiedzieć po samym wyglądzie. Nie trzeba nawet próbować. Tak jak tutaj z Tomkiem wielokrotnie rozmawiałem, bycie winiarzem czy tworzenie własnego wina to jest bardziej filozofia życiowa i dla mnie to też jest taka filozofia życiowa. Także cieszę się, że natrafiłem na takiego człowieka, no i mam nadzieję, że dużo się od niego nauczę. Są dwa rodzaje cydru. Jeden jest wytrawny, drugi jest lekko przypłacony. To jest cydr, to nie jest wino, ale tak zacznijmy od cydru. I do tego jest jeszcze sos schrzany. Sos schrzany, bardzo fajnie do tego, jest? No właśnie. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby dobrze dopasować wino do posiłku i fajnie by było, gdybyśmy się tego uczyli, bo jest to bardzo ciekawy proces i fajna sztuka, którą polecam posiąść choćby od podstaw. I Tomek jest świetną osobą, którą taką wiedzę właśnie przekazuje, dlatego myślę, że kolejne wydarzenia i kolejne szkolenia właśnie z podstaw sommelierstwa, które będą się tutaj organizowały, na pewno tutaj ludzi z Beskidu, z Lima Nowej przybliżą do tych win. Było zaproszenie dostępne dla wszystkich, także szczerze powiem, nie znam większości gości, nawet nie wiem, kto będzie. Kilku znajomych będzie, ale większości gości nie znam, także nie wiem. Na pewno lubią wszyscy wino, skoro się zgłosili na taką degustację. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. W środę kilka minut przed godziną 13 w Mszanie Dolnej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Do kolizji samochodów doszło na skrzyżowaniu ulicy Kolbego Krakowskiej i Mikołaja Kopernika. Na miejscu zdarzenia oprócz policji pracowali strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i druhowie z Mszany Dolnej, a także ratownicy medyczni. Ci ostatni udzielili niezbędnej pomocy osobom, które doznały niegroźnych obrażeń. W tym tygodniu odwiedziliśmy rodzinę Wcisłów z Krosnej. Być może potrzebującym pomocy udzieli Stowarzyszenie Sądeckie Serducho. Sytuacja jest ciężka, ale myślę, że odruch serca jest jeszcze silniejszy i to gdzieś tam przezwyciężymy i pomożemy. Pani Iwona Rzepka-Wróbel wraz z Marzeną Lis nie ustają w niesieniu pomocy rodzinie z Krosnej. My z Marzenką nie mamy żadnej fundacji, robimy to wszystko jakby od siebie, więc połączenie sił z takimi instytucjami absolutnie jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, czego pragniemy, znaczy czego pragnie też rodzina Wcisłów przede wszystkim, czyli tego wymarzonego domu. I niech się niesie w świat szczęście i radość, że coś tutaj się dzieje dobrego. A my oczywiście do tematu będziemy powracać. W sobotę w Laskowej odbyły się ćwiczenia strażaków ochotników z terenu gminy. Halo, nazywam się Katarzyna Rudzik, jestem świadkiem zderzenia drogowego w miejscowości Laskowa jadąc. Przygotowane z dużym realizmem i w dbałości o szczegóły manewry druhów zostały zorganizowane na wysokim poziomie. Kiedy najedziemy na tego typu zdarzenie, należy odpowiednio ustawić nasz samochód tak, aby stanowił barierę dla samochodów nadjeżdżających, żeby było bezpiecznie. Następnie należy udać się do samochodów, które uległy wypadkowi i sprawdzić, jaki jest stan poszkodowanych, ilu ich jest. Jak będziemy posiadać te informacje, wtedy należy wybrać numer alarmowy 112 i dyspozytorowi należy podać, gdzie się znajdujemy, jaka jest ilość osób poszkodowanych, jaki jest ich stan, ile samochodów brało udział w zdarzeniu. Ćwiczenia są po to, żeby wyciągać zawsze jakieś błędy, żeby ćwiczyć, cały czas się rozwijać.
Mamy sprzęt, mamy dwie jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w gminie. OSP Laskowa i OSP Ujanowice. Dziękuję tutaj strażakom, że zorganizowali takie ćwiczenia. A cały reportaż z przeprowadzonej przez strażaków akcji ratowniczo-gaśniczej będzie można zobaczyć już w tym tygodniu na naszej stronie internetowej. Również w sobotę na zaproszenie Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej uczestniczyliśmy w gali, która odbyła się w Dobczycach. Na tym wydarzeniu będziemy zbierać środki i fundusze na budowę pierwszego w powiecie myślińskim hospicjum stacjonarnego. Podczas wydarzenia także licytowano. Bardzo się cieszę, że takie miejsca będą powstawać, że są ludzie dobrych serc. A dochód z całej akcji zostanie przeznaczony na budowę hospicjum w Wiśniowej. Będziemy chcieli od następnego roku ruszyć z fundamentalnymi, no i piąć ten budynek wyżej. Z pomocy hospicjum korzystają również mieszkańcy naszego powiatu. Też jest zapraszana telewizja, żeby to nagłośniła i żeby nam pomogła. Tym bardziej, że my jako powiat limanowski mamy, jesteśmy połączone jakby myślenicki z powiatem limanowskim i na terenie powiatu limanowskiego obsługujemy bardzo dużo chorych. Wydarzenie zorganizowano w atmosferze andrzejkowej zabawy. Oczywiście obszerna relacja z gali zostanie już opublikowana w środę. Do 1 grudnia można się zgłaszać na konkurs kolęd i pastorałek Gore Gwiazda Jezuskowi w przedszkolach dziś. Organizatorem obu konkursów jest niepubliczne przedszkole integracyjne Chatka Małego Skrzatka oraz niepubliczna szkoła specjalna Zielony Zakątek. Do udziału organizatorzy serdecznie zapraszają solistów, jak również zespoły dziecięce, a patronat medialny nad wydarzeniem objęła nasza telewizja. Zakończyły się prace związane ze stabilizacją osuwiska na ulicy Paderewskiego w Limanowej. Prace te rozpoczęły się w połowie lipca tego roku. Na początku wykonano palowanie na całej długości osuwiska, a następnie na zamontowanych palach został zabudowany oczep żelbetowy stabilizujący korpus drogi. Natomiast ostatni etap robót był związany z odbudową odcinka wspomnianej ulicy. Kierowcy odliczają dni do oddania mostu w Sowlinach. Wszystko wskazuje na to, że mostem kierowcy przejadą jeszcze w tym roku, mimo że prace miały zakończyć się w marcu 2024 roku. Most w ciągu ulicy Lipowej możemy zadeklarować, że do 15 grudnia będzie otwarty, chyba żeby tu jakieś nadzwyczajne problemy wystąpiły. Inwestycja za ponad 12 milionów złotych jest już gotowa. Został wykonany nie tylko sam most, ale też drogi dojazdowe i niezbędna infrastruktura sanitarna. Teraz trwają odbiory zakończonej inwestycji. Trwa budowa parkingu przy ulicy Krakowskiej w Limanowej. Ma zakończyć się ona do 15 grudnia. Będzie to jeden z trzech parkingów Park and Ride, a ich koszt wyniesie niewiele ponad 1,5 miliona złotych. Wykonawcą zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej. W folwarku Starej Winiarni w Mszanie Dolnej odbyły się 19 targi ślubne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem przyszłych par młodych. Jak w poprzednich latach, mogły się one zapoznać z ofertą firm działających w powiecie limanowskim, Rabce Zdroju, Nowym Targu, Myślenicach, Nowym Sączu i Krakowie. A na kolejne informacje zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia!